get out of its wake. Pull your power armor out of its case. All the hours I've waited, been counting the days. I finally found my way out of this cage. Now look at the town to the ground it was raised. Hej, 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 ludziska. W następnym odcinku zagrajmy Fallout 2. Więc tak, aha, zapomniałbym. Mamy ten dysk, taśmę, nie? Wczytajmy ją na Pip-Boya. Nie tutaj, Pip-Boy tutaj. Status i... O! Broszura. Dobra. Przeczytam następne sobie. Następcom. Dobra. Sobie poczytajcie. A ja lecę dalej. Momencik, to jest. Obciążenie jest spoko. Dobra. Ciech, tędy. Mam coś na sprzedaż? W sumie? Podpiękniemy tutaj najpierw. Kupić. To jest to? Tak, to można. Pistolet. Przecież tą amunicję bym sobie wziął. Coca-Cola. Gorzoła. To, to. No i w sumie tyle. Półka tysiąca mamy, tak? Za to, co mogę mieć. Proszę się pancernej amunicji. To chyba dużo. 1300. Aaaa! Serio? Macie to, co mam coś tutaj takiego? To nie to. Dwie pary butów tylko. Dobra. 300. Aha. $12 dorzucę. Jakiej tam. To tyle będzie. I zasuwamy. Do widzenia. Zjeżdżamy stąd. Do samochodu i najpierw gdzie skoczymy. Krypta 15. To... Może nam krypta 13 sprawdzimy najpierw. Czy to zostało poprawione, czy nie. Jestem ciekawy aż. Chociaż tam nic na razie. Złóżmy w samochodzie. Trochę pozmieniało w tym samochodzie minimalnie. Tą też amunicję tu rzucimy. Ten zestaw też. To. Te pigułki niech sobie są. Dobra. Hej, momencik. Amunicja. Bardziej piecą. Się pozbyłem tej amunicji. Tą tego pistoletu. Gdzie jest ta amunicja? 5,5. Nie, to jest 5 mm. To jest 5,56. 10 sztuk. Aj, 60 sztuk nie wystarczy. No tak, wszystko wszystkim, ale standardowo nie przerzuciłem tego. Krypta 13. Najpierw tutaj sprawdzimy to. Pierwsze. Dobra, nie będzie jej ta godzina. Krypta 13, niby odpowiednio. Wiecie co? Skoczmy na pewną rzecz. Będzie szybciej. Zdecydowanie szybciej. Tak, do samochodu i do nowego rynku skoczymy. Wiecie, to jest... taką rzecz do krypt. Taki specjalny za 3000 dolców. Jakoś to przebije, przeżyjemy. Nowe Reno, pasy szambrowy. No i stary, stary do rana, czekajmy. Zapomniałem, że się stosowałem do tego, do łóżka. Hejo, hej. A będziemy czekać, co? Dobra, poczekamy chwilę. On sobie pójdzie i się cofnie zaraz.
Właśnie. Skryt musiał się wykonać. No co zrobisz? Nic nie zrobisz. Dobra. Czegoś szczególnego. Tak, coś jeszcze. Twoją ofertę specjalną. Karabin snajperski, widać ognia. Dobra, kulamy się stąd. Nie, nic nie chcę. Zjeżdżamy. Tak będzie po prostu szybciej. Mamy tą miejscówkę, tą bazę wojskową, gdzie musimy tego mutanta. Portal enklawy. 14:30 w sumie. Oj, dużo ich. 416. Czy my damy radę? Ale musimy na pewno broń zmienić, bo bez tego tu nie mamy najmniejszych szans. I musimy wziąć rzet. Użyjmy go. Dobra, co tam ma? Gaussa. O, ten ma ten pisak, mój ulubiony. Ten też ma ten sam. Tutaj ma Hecheng Koch, to nie. Ten ma... A, plazmowy, to jest spoko. Ten też plazmowy. Ten ma Gaussa, więc tego trzeba było się raczej pozbyć. 67% mamy ile? 3 na 2 strzały zwykłe. Dobra, tutaj mamy 2 zwykłe strzały u gościa. Za 5? To jakieś śmieszne wartości. On mi większe obrony ma. Naj! Markusowi. Serio. No kurna. Zaraz nie będzie ciekawie. Aha. Marku wziął się i zdezintegrował. Właśnie taką mam ten pistolecik mały. Ja za 27, a mu temu za 5. No to jest kurde śmieszne. Czytaj. Jeszcze raz, musimy spróbować. Dać da radę, tylko musimy zrobić inaczej to. Może... Zrobimy tak. Użyjemy tego. Tego. Psycho, co to robił? Użyjemy kij tam psycho. Inteligencja mi upadła, ale odporność na obrażenia zwiększona została. Dość ostro. Podejdźmy trochę bliżej. Niech się na mnie trochę może... Chociaż może niech nie najbardziej. I ten znowu serio, serio! Szkoda, że nie ma coś zapisanego stanu gry. To było dobre. No, a tu znowu brał. I znowu. Okej. Okay. No to jest wredny pistolecik. Dość potężny do tego. Nie trafił. To mi pasuje. Tylko, że teraz pewnie jest wykończony tym drugim strzałem. O, ja żyję. Panie. Cudowna nowość. W oczy. 126 ładny strzał. Oczy. Serio, za 12!
jakby jeszcze nie mogło lepiej. Więc myślę, że wykończę. Możemy dwa strzały jeszcze oddać. Oddam jeszcze jeden strzał i się wyleczy. Dobra, kij tam. Zgiń. Dobrze. No, ten był ładny, za 144. No kurczę, pieczone. Steampaki. Trochę nas obili. Najmniej się boję tych pistoletów w świecie plazmowych. Jakoś są w stanie mało mi co zrobić, niemal. Jeszcze się wydać trzeba. 116. Kij tam, zużyjmy tego jednego. Jakoś to przeżyjemy. Dobra. Mam nadzieję, że przeżyjemy w ogóle. Za chwilę mi się amunicja skończy. Trochę nas obtłucze. Jest ich dwóch. A chociaż innego... Oj, nie za ciekawie. Aha. No też mogę tego nie przeżyć. Chociaż... Kurczę, ja żyję. O, plany wyciąga swoją strzelbę. Dobra. Jak to wygląda? Po jednym strzale mają. To jak tego może się podbędziemy. Strzał w oczy. 126, tak. No o to chodziło. Co z tego? Nie musimy się obrać, bo mam 2 HP, no to nie możemy na to sobie pozwolić, żeby oberwać w ogóle. Nawet pomimo, że mam psycho, mam wzięte dżet, to i tak nie jest lekko. 54 HP jeszcze. Kurde, co? Niemal tak zużyję, steampaki. Ale zarobimy chociaż, więc w sumie. Tylko żeby ten Markus kolejnie wykitał, to też byłoby całkiem miło. Kurde. Jak teraz Markus wykituje, to nie będzie za ciekawie. Nie trafił i koniec nic. Tak jest. No już więcej nie postrzela. No tam tylko 5 strzałów może wykonać. Ten na pewno niezły krytyk musiałby wejść, aby coś mi tam więcej zrobił. Jak tylko będę miał ten, to wyposażę ich tam w gaussy. To będzie dobry pomysł. Więc tak robimy. Strzał. O, za 8 zaledwie. No, ten już był taki bardziej sensowny. Za 3. Ten też po oczach. Znaczy, raczej się nie muszę. Po oczach. 139. No, to tyle w tym temacie. No, trochę obrywaliśmy. Zmienimy broń. 4. Oj, znowu zły klawisz. W oczy. No, mam szansę trafić. Za 7. Daj, co sobie siano. No, to był strzał ładny. 92. Zostało mi ile? 3. 6 punktów. Okej. Okay. Więc podejdźmy sobie jeden krok. Dobra, po oczach i zginiesz chyba. Tak. Oni mają też spore te magazynki, więc... Trochę przeżyję. Podejdźmy o znowu jeden krok. I celowany w oczy. Ładny strzał. Przeładujmy. No. 3300. To jest świetna zabawka. To on z tym się dobawił. Jedna z moich ulubionych. Pistolet Gaussa też świetna. Nawet sami widzieliście. Mało punktów akcji potrzebuje. O, Heckler Koch. Pistolet plazmowy. Drugi.
To zrobimy takie. Czary mary, rozbudujemy jednego. Nie. Ponieść to. Nie. Tego. Rozładuj. Tego też rozładuj. Rozładuj. Tego rzućmy zamiast Gaussa. Jakoś bardzo lubię tego od Gaussa nawet. Zasięg ma mały, to jest minus właśnie 15, tylko tam 50 na zasięgu, nie? Mały zasięg, to jest prawda, ale według mnie świetna zabawka. Zobaczcie obrażenia. 32, 46. No jest od Gaussa lepsze. A. Dobrze. Ten jest rozładowany. To ok. Teraz tylko jeszcze zobaczyłem do samochodu. Tam rzucimy ten cały złom. I tam sobie leży chwilowo. Dopóki się tego nie zbiera jakaś sensowna ilość. Tam nic do nic, wiadomo. To niech jest. Cholernie są cholernie drogie te pulsacyjne pistolety. Tak wam powiem od razu. Moment, amunicja była. Te małe ogniwa na dole gdzieś. Tak. 58. 58 powinno wystarczyć na razie. Czy możecie się posunąć? Dziękuję. Krypta 13, tak, które chcemy. Ale dziwne, że tutaj spotkaliśmy aż ten. Jestem w szoku zasadniczo. Chodźmy, poczekajmy do leczenia co jaki to. Spotkaliśmy w tym miejscu ten. Enklawę. I jej patrol. Jestem pod wrażeniem. Jeszcze tylko moja drużyna niech się wyleczy i będzie dobrze. I otwieramy kryptę 13. No, to wygląda świetnie. Jak to się wszystko przesuwa. No, za odnalezienie krypty. Puste. 417. Kurde, zapisy już sporo zrobiliśmy. Zobaczcie, co tu się pojawi. Tu. Jeszcze tu chyba. Dodałem. No może niekoniecznie, tak? Więc tak. Łyk wody. Biegada mi zasnął strasznie. Więc tak. Trzeba nie powiedzieć czarne.
Dobra. Prowadzę śledztwo w sprawie napadów na okoliczne ranch Abramin. Czy wiesz coś na ten temat? Z mojej sytuacji zmuszony jestem brać to, co o co jesz po śmierci nie mogę ludzi poprosić. Przykro mi to słyszeć. Czy mogę pomóc wam w jakiś sposób, tak abyście mogli zaprzestać napadów? Dziękuję. Jest tu wiele maszyn zbudowanych przez ludzi. Dłonież pana śmierci nie potrafią ich obsługiwać. Jednakże jest jedna maszyna, która rozumie pytania. Proszę ją, aby uruchomiła inną maszynę, a ona jest posłuszna. Ta maszyna już nie słucha, nie będzie już uruchamiać innych maszyn. Zaczyna nam brakować wody i żywności. Zarządziłem napad na ziemię ludzi, abyśmy mogli przetrwać. Nie przynosi mi to dumy i chętnie położę temu kres. Jeśli naprawisz maszynę, będę mógł znowu ożywić swój lud. Wtedy z chęcią odwołam napady. Czy zgodzisz się na to? Wygląda to, że zepsuł się mam moduł rozpoznawania mowy. Chodźmy obejrzeć tę maszynę. Dziękuję. Maszyna znajduje się w sterowni na trzecim poziomie. Jeżeli możesz się naprawić, to proszę, zrób to. Pokładam w tobie moje zaufanie. Proszę nie zawiedź go. Witamy. Gutta, że nie zawiada cię. Masz moje słowo. Tak. To wybierzemy. Świetnie wyglądają, nie? Tutaj też po mojej śmierci. Lepiej na pewno niż w Vegas i w Trójce. Chociaż w Czwórce wyglądają nieźle, to muszę przyznać. Na pewno mi się podoba to, jak idę na tych filmikach promocyjnych, bo pokazują, jakie się poruszały. Tylko taki, według mnie dziwne jest, że to zrobił tylko tak raz, dwa i koniec. Według mnie to będzie na tyle przedłużone, aby ty tam powiedzmy nas zauważyli, nie wiem, zaczynamy strzelać do nich. Właśnie przedstawiać się, a ten bieg na czterech łapach, jak to imię. I skracają dystans tym związakiem do samych nas, a nie tylko, że zrobią raz, dwa i tutaj już biegną normalnie, mocno z tylu. Wyrażaj to, wypij do dna. Okej. Zobaczmy. Patrzcie, zapomnienie zniknęło. Świetnie. To bardzo szlachetne. Możesz tu odejść, kiedy zechcesz? Okej. Wróciłem do innego miasta i mieszkałem tam przez tydzień. Kiedy wróciłem, przywitano mnie serdecznie. Gutta, przywódca stada, przyszedł do mnie i osobiście podziękował mi, że do nich wróciłem. Jak widzisz, jestem tu z własnej nieprzemyślonej woli. Dobry pomysł. Cieszę się, że wypalił. Możesz mi powiedzieć, aż na śmierci? Wspólne śmierci, z tego co pamiętam, to są właśnie te zmutowane kameleony Jacksona? Jakoś tak? Zmutowane kameleony. O właśnie. Dobrze mówiłem. Jacksona. Z gatunku rogatych. Do dziś widać wiele podobieństw. Ale nawet więcej różnic. Stopień mutacji jest niezwykle wysoki. Ten gatunek jest bardzo inteligentny. Zdolności intelektualne odpowiadają mniej więcej 8-letniemu dziecku. Niektóre osobniki osiągnęły nawet poziom właściwy dla dorosłych ludzi. Ich zdolność uczenia jest bardzo wysoka. Potrafią myśleć abstrakcyjnie. Chociaż nie mają strun głosowych, szpony śmierci potrafią naśladować ludzką mowę w taki sam sposób, jak robi to papuga.
Nie wiem jeszcze na jakiej zasadzie się to odbywa. Pod względem społecznym stanowią nadal stado o bardzo silnie wykształconym kodzie zachowań. Przewodzi im silny samiec alfa, aż powinniśmy się niezwykle oddane stadu, traktując je jako jedną dużą rodzinę. Mają jasno określone pojęcie dobra i zła, stąd stado ściśle przestrzega swojego kodeksu etyczno-moralnego. Póki co nie zauważyłem, żeby stosowały przemoc wewnątrz stada. Gdy nie popełniono ciężkiej zbrodni, więc nie wiem, jak by postąpiły w takiej sytuacji. To już chyba wszystko, czego udało mi się dowiedzieć. Mam nadzieję, że ci pomogłem. Jestem pod wrażeniem twojej wiedzy o tych istotach. Jak się tu znalazłeś? To jest ciekawa powieść w ogóle, tak wam powiem. Pewnej nocy zbierałem zioła, kiedy nagle ktoś zawołał do mnie z ciemności. Obserwowałem cię, powiedział, i wiem, że potrafisz leczyć. Czy jesteś oddany swojej sztuce na tyle, żeby uleczyć kogoś ci obcego? Kogoś, kto dla wielu jest najgorszym z wrogów? Powiedziałem, że będę leczył każdą ranną istotę, niezależnie od tego, kim lub czym jest. Myślałem, że rozmawiam z jakimś bandytą, który został postrzelony i potrzebował teraz pomóc lekarza. Możesz sobie wyobrazić moje przerażenie, kiedy z mroku wyłoniły się sylwetki kilku szpurów śmierci niosących rannego kompana, ktoś zrobił z niego sito. Powiedziałem im, że nie mogę mu pomóc w tych warunkach, więc zawiązali mi oczy i przyprowadzili tutaj. I tak się tu znalazłem. Jestem naprawdę wielkim człowiekiem. Cieszę się, że dane było mi cię poznać. Dobra, dzięki za informację. Muszę wracać. Więc lecimy stąd. Tu ciekawa gadka z tym będzie też osobnikiem. Widzisz pana święci, który przegląda się wyjątkowo inteligentnym wzrokiem. 418, tak jest. Wybacz, nie mówić dobrze. Spróbuję z ty rozmawiać. Bez obrazy, ale jak bardzo inteligentny jesteś? Jak myślę? Nie wiem. Pewne rzeczy rozumiem bardzo, pewne rzeczy rozumiem mało. Dużo rzeczy nie rozumiem. To doskonale opisuje również i mnie. Ty czego chcę? Kim jesteś? Ja Tarn. Kto ty? Miło mi cię poznać, Tarnie. Jestem Buzu. Czego chcę? Czym się tu zajmujesz? Płynie korytarz. Bezpieczeństwo stada cel. Przed kim pilnujesz tego korytarza? Intruż po śmierci człowiek, cokolwiek zagrożony, atakuje. Spójrz się z kim intruzem, które cię spotkają. O, tego wtedy przechodzę. Dobra, chodźmy na dół. Chciałem coś powiedzieć, ale się już zawiędzę, bo to jest taki dosyć mocny spoiler. Dobra, chodźmy tutaj. Nie wiem, czy doda coś. Spróbujmy w sumie. Zapis. 419. Nazywam się Gordon i jestem opiekunem kaplicy. W czym mogę ci pomóc? Jestem Buz. Mogę coś zapytać? Oczywiście. Komu święta jest ta świątynia? Tę kaplicę poświęcono bezimiennemu bohaterowi, zwanemu po prostu jako przybysz skrypty. Jemu lub jej. Zawdzięczają życie ludzie zamieszkujące pustkowie. Kilkadziesiąt lat temu nie wiemy, co się stało, co stało się później z tym zbawcą z kości, ale pamięć o nim, o niej przetrwa na zawsze lub na zawsze w naszych sercach. Właśnie, coś jeszcze? Od kiedy to przebywasz? Spędziłem w tej krypcie całe swoje życie. Jestem opiekunem kaplicy od dzieciństwa. O właśnie. Nie byłem. Opuściłem kryptę kilka miesięcy temu, żeby odwiedzić pomnik przybysza skrypty, wzniesiony na głównym placu RNK. Tak nazywa się czasem Republikę Nowej Kalifornii, na wschód stąd. Kiedy wróciłem do domu, szpony już tu były. Oczywiście byłem w szoku, ale nie wierzę, żeby to one były odpowiedzialne za to, co stało się z moimi dzieciakami.
Jeśli interesuje się przebiciesz ponów do krypty, porozumiał z Gorisem. Znajdziesz go w bibliotece. Mam jeszcze kilka pytań. Co myślisz powiedzieć o szponach śmierci? Mieszkam ze szponami śmierci już od kilku miesięcy. To szlachetne istoty. Traktują pozostałych mieszkańców krypty bardzo przyjaźnie. Ufam im, a z czasem i ty nauczysz się im ufać. Chwilowo użyję ci na słowo. Dlaczego stąd nie odejdziesz? Moje miejsce jest tutaj, w kaplicy. Nie chcę stąd odchodzić. Twoje oddanie jest godne podziwu. Dobra, to będzie więcej nie chcę. Zobaczmy tutaj. Zapis 420. Szukasz czegoś konkretnego? Chcę cię zapytać. Kim jesteś? Nazywam się Matt. I co z tego? Zupełnie nic. Jesteś więźniem? Tak, jestem więźniem. Trafiłem tutaj zupełnie przypadkiem. I zanim się obejrzałem, zapałem mnie szpony śmierci. Pozwalają mi się poruszać po niższych poziomach krypty, ale nie mogę być na powierzchni. Dlaczego? Bo w przeciwieństwie do reszty bezmózgich owiec, które tutaj mieszkają, ja nie mam złudzeń co do zamiarów tych potworów. Wiedzą, że jeśli kiedyś stąd wyjdę, dopilnuję, żeby zbił to do nogi. Słuchaj, one się uczą, potrafią myśleć, czytać. Jak umoczą puzzle w atramencie, to nawet pisać. Są szybkie, wytrzymałe, bystre i zabójcze. Jeśli się rozmnożą, staną się największym zagrożeniem dla ludzkości od czasu wybuchu. Przemyśl to sobie. Musimy je jakoś powstrzymać. Właśnie. Na razie. Tu będzie niezła akcja z tym gostkiem. Teksty jakieś nie puszczę. O, nie zważyłem cię. Nic się nie stało, każdemu zda się położyć w myślach. Wyglądasz na przygnębionego. Mogę wiedzieć, co się stało? Urodziłem się dwa miesiące wcześniej, kiedy miałem rok, upuszczono mnie na podłogę. W wieku 2 lat zachorowałem na zapalenie płuc, rok później na ospę. Kiedy miałem 4 lata, spadłem ze schodów i złamałem sobie 6 żeber. W dniu moich 5 urodzin mój wujek stracił głowę w wyniku uderzenia arbuzem. W wieku 6 lat tata uderzył mnie w głowę łopatą. Rok później mój domowy szczur odgryzł mi palec wskazujący. Kiedy miałem 8 lat, mój pies Spajek zginął pod kołami traktora. Potem moja mama straciła rękę w wyniku ataku szalonej braminy. Kiedy miałem 10 lat, stado dzikich psów rozszarpało moją siostrę. Kiedy miałem 11 lat, mój dziadek popełnił samobójstwo, bo nie mógł już na mnie patrzeć. Rok później to samo zrobiła moja babcia. Kiedy miałem 13 lat, mój ojciec pijackim maku wykuł sobie oko bitułami. Później mój brat włożył rękę do sieczkarni, a moja ciotka udławiła się rybią ością. Kiedy miałem 16 lat, mój kuzyn padł ofiarą borsuka. Nie mogę jej zobaczyć, ale bo się za mocno śmieje, sorliska. Nie mogę się przestać śmieć. Tyle tylko, że nie mogę stąd wyjść. Założę się, że chcą mnie utuczyć, zanim dokonają tam jakiegoś bestialskiego rytualnego mordu. Ciągle, że chude mięso jest zdrowsze, ale nie chcą mnie słuchać, tylko szczerzą zęby w jakimś groteskowym uśmiechu.
Tak, główna rola. Ale powiedzmy, że nie ma żadnych dzieci. Stój, właśnie, też tego nie chcę chyba słyszeć. Dobra, na razie. Ja chcę wyjść. Możemy z tym porozmawiać? Możemy. Właśnie jakie? Tak trzymać. Zobaczmy, czy znajdziemy coś tutaj może. Średnio. No teraz taki poziom skoczymy. Tam może coś znajdziemy. No, nawet bardziej niż na pewno. Bo tu powinien być dzieciak się kręcić. Pamiętam, że tu się kręcił dzieciak. Dziwne. Posunąć mi się. A, tu jest dzieciak. Tylko, że tu jest jego matka, no, tam była zwykle. A, więc... Miał, miał, jestem kotem. Posiadam specjalne moce, które mają tylko koty. A ty czym jesteś? jestem tylko zwykłą osobą. Sandy. Moja mama. Dobra. Kiedy do szkoły? Rozumiem. Poproś tutaj. Jest to bezpieczne? Dobra. Odgrajmy teraz. Tom. Ariel. Witaj Ariel, nazywam się Buzun. Tak, jestem tu niedawno. Właśnie kilka pytań. Właśnie dobrze cię traktują. Schronienie. Bomba miłości. Śniczka jaszczurek. Czy chcesz? No w sumie taka ochrona. Jeszcze co mamy? No. Właśnie, jeszcze trochę pomęczyć. Właśnie, czemu jesteś smutna? Tak, bierzemy to pierwsze. Trzymam sobie ze sobą. Właśnie.
Dobra, muszę już iść. Patrz mi teraz z Gorisem. Zapisz nam się, bo już nie robiliśmy jakiś czas. 4, 2, 1. Witam, jestem Goris. Nie poznaję cię. Jesteś tu od niedawna? Tak, jestem. Przyjąłem tu skrypty. Chcę cię poznać, Buzun. A więc jesteś z zewnątrz. Widziałem kilkoro z was. Niektórzy zostają tu w krypcie, ale ty wyglądasz inaczej. Sprawia wrażenie kogoś bardziej wrośniętego, jeśli wiesz, co mam myśli. Założę się, że znasz wiele miejsc i masz na koncie wiele sukcesów. Mam rację? Tak, zdarzyło mi się kilka przygód. Wiesz co, gdybyś się opowiedział mi na kilka pytań, mógłbym w zamian usłyszeć ode mnie co nieco o moich przygodach. Umowa stoi. Z jednej z chęcią wysłucham wszystkiego, co mi powiesz. Co pragniesz wiedzieć? Co to robisz? Jestem kimś w rodzaju ucznia. Staram się nauczyć tyle, ile się da o świecie i kulturach, które się wykształciły. W tej chwili badam kulturę, którą stworzyłeś po śmierci i porównuję ją z przebiegiem rozwoju kultury ludzi w podobnych okolicznościach. Zdobyłem już praktycznie całą wiedzę, jaką stąd potrzebowałem. Bardzo pomogłyby mi w badaniach, gdybym mógł trochę podróżować. Jednakże nie chcę wyruszać pojedynkę, co chyba rozumiesz bez słów. A więc jesteś uczonym. W dzisiejszym świecie to dość... to duże osiągnięcie. Czy jesteś tu więźniem? Nie, mogę odejść w każdej chwili. Nie rozrobiłem tego, ponieważ nie chcę podróżować samotnie. Jestem całkiem twardy i umiem dbać o siebie, ale gdyby coś się stało, wciąż byłbym tylko samotną osobą w samym środku pustyni. Właśnie. Od jak dawno tu jesteś? W sumie od kilku miesięcy, jakiś czas temu przybyłem tu z nadwybrzeża. O, tutaj się składa śmierci. Jak na pewno... Przejdźmy do góry potem. Wiesz, to nie są wasze zwykłe szpony śmierci. Ich inteligencja została zwiększona za pomocą światów, których nie rozumieją. Zostało to dokonane przez grupę ludzi znaną jako Enklawa. Wygląda na to, że Enklawa potrzebowała armii i wybrała szpony śmierci ze względu na ich okrucieństwo, siłę fizyczną i... No, chyba rozumiesz. W każdym razie jedyną rzeczą, której brakowało szponom śmierci, była inteligencja. Powinny być wystarczająco i sprytne, by rozumieć skomplikowane rozkazy, ale nie aż tak, aby nie aż tak inteligentnie, by stanowić zagrożenie dla tych z góry. Więc Enklawa zaczęła mącić coś z wirusem czy coś takiego i wstrzyknęła go szponą śmierci. Ten wirus potrafił zmieniać ludzi w jakieś nadrzędne istoty, więc Enklawa chciała zobaczyć, co zrobiłby z szponą śmierci. No cóż, efektem były szpony śmierci tak inteligentne, że zorientowały się, że ich przeznaczeniem jest niewola, a więc udawały głupotę, aż udało im się wydostać na wolność. I oto tu są. Dobra. Czy wiesz, co się stało z ludźmi, którzy żyli w tej krypcie wcześniej? Zostali pojmani przez Enklawę. Guter i jego stado zostali zmuszeni do udziału w tym porwaniu. Nie mieli żadnego wyboru, gdyż byli w tym czasie niewolnikami. Los tych ludzi bardzo zaciążył na umyśle Gutera. Nigdy sobie nie wybaczył swojego udziału w tej sprawie. Ludzie zostali wzięci żywcem, ale kto wie, co się stało, co z nimi stało, co się z nimi stało potem. No właśnie. Co mi możesz powiedzieć o Gutarze? Gutar nie jest takim potworem, jakiego wygląda. Wspaniale troszczy się o nas wszystkich tutaj i robi wszystko, by zapewnić nam bezpieczeństwo i przetrwanie. Wszyscy powierzyliśmy mu nasze życie. Nie wiem, co jeszcze mógłbym o nim powiedzieć.
Lepiej samemu poznać go bardziej dogłębnie i wyrobić sobie własny osąd. Nie będę podejmować pochopnych sądów o nim. On zasługuje na coś lepszego. Czy sądzisz, że szpony śmieci są zagrożeniem dla ludzi? Prawdę mówiąc, mają w sobie duży potencjał, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę ich nową inteligencję, jednakże nie sądzę, żeby Guter i jego stado stanowili zagrożenie. Wydaje się, że oni wszyscy ponad wszystko szanują życie i wolność osobistą. Z drugiej strony nie oczekuję, że mi uwierzysz na słowo. Poprosiłbym cię, byś ocenił to samodzielnie. Żyje tu wiele innych osób, od których możesz uzyskać odpowiedź na swoje wątpliwości. Właśnie, kilka jeszcze innych pytań. Czy masz jakieś informacje o tej enklawie, o której wspomniałeś? Nie, to tylko to, co już powiedziałem. Zaczekaj. Jeszcze coś. Enklawa okazywała zainteresowanie jakimiś rynkami na zachód stąd. Nie wiem dlaczego, to chyba wszystko. Każdy mały skrawek informacji jest przydatny. Dziękuję ci za niego. Coś o tym wirusie. To się chyba nazywa wirus FFV. Enklawa prowadzi albo prowadziła szeroko zakrojone badania na ten temat, na jego temat. Przykro mi, ale nie wiem nic więcej. Nic nie szkodzi. Wróćmy do innych spraw. Wspominałeś, że chciałbyś podróżować. Co ty na to, żeby się do mnie przyłączyć? Budzę, ależ masz ze sobą zbyt wiele osób. Poczekam to, aż zwolni się miejsce. No dobra, to Lenny chyba zostanie. Lenny, pohandlujmy. Bam, 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 bam. To nic nie waży, więc wezmę. To też wezmę. Okej, okay. Dobra, ja to biorę. To będzie bezpieczny raczej. Poczekaj, teraz wrócę. Dobra. Weźmiemy sobie tego. Witaj znów, jak leci? Co na to? Koleś zastanawia się, a ty masz wrażenie, że podlegasz szczegółowemu badaniu. Podróżowanie z tobą byłoby dla mnie zaszczytem. Koniec. Zobacz, co jest ciekawego za chwilę. Ale roześmi się. Patrzcie, on ciekawie biega. Niech to się oddalę. O! Jak to komuś nie wygląda. A patrzcie, porozmawiam z nim. Zmienimy odległość. Trzymaj się blisko. Opcje walki. Broń. Nic. Szpon. To już wam chyba coś powinno w ten podpowiedzieć, nie? Obciążenie. Punkty wytrzymałości 125. Obrażenia. 11 punktów akcji. Inne, zobaczmy. Seria. No nie dotyczy. Ucieczka. Potrzebujesz lekarza. Wybór broni. Odległość. Atakuj. Atakuj najbliższego. Tak, steampaki, gdy bardzo boli. Dobra, to ok. Rozmowa. To tyle. A patrz teraz. Weźmy atak. Widzicie? To szpon śmierci. Widzieliście? Dobra, chodźmy dalej. 4, 2, 2. Pozdrowienia człowieków. Witaj, kim jesteś? Mówię na mnie Valdis, a ty jesteś? Miło ci poznać, jestem Buzum.
Jak mogę ci służyć? Właśnie. Wiesz, tekst jest dobry. Właśnie, trzymaj tak dalej. A czym twoje zajęcie polega? Rozumiem. Dobra, idziemy dalej. Zobaczmy ten komputer. Wiesz? To był tam główny, nie? W tym 15. Nie 15, tylko w tym. W 8. Kryptopolis namyśliłam. O. Zobaczcie. Komputer centralny. Ogromny superkomputer to chyba najszybszy, jaki ci się stało widzieć. Zdarzyło widzieć. O, witaj, jestem Jim. Inaczej Jimmy. Czego szukasz? Jestem Buzun. Czy mogę coś zapytać? Ojej, serliska. No i że nie ogłuchliście. Tak jest nienacko. Czym się tu zajmujesz? No wiesz, mamy trochę kłopotów z naszym komputerem i staram się jakoś temu zaradzić. Niestety moją mocną stroną jest oprogramowanie, a nie sprzęt. Na czym polega kłopot? System wymiany danych w jednostce centralnej zepsuł się i Gutter nie może wydawać systemowi komend umożliwiających zarządzanie kryptą. Przetworniki wody i żywności już się wyłączyły. Systemy zasilania mogą w każdej chwili zrobić to samo. Właśnie. No właśnie, widzisz, tu się zaczynają cuda. System odmawia przyjęcia wejścia klawiaturowego. Nie mam pojęcia, co z tym fantem zrobić. Chyba nie da się już nic bardziej zepsuć. Ruszaj do dzieła. Dobrze, ale najpierw cię muszę. Moment, ale muszę najpierw cię jeszcze o coś zapytać. Ej, jakiś taki. Dzisiaj jestem dziwny. Do czego służy ta cała maszyneria? To jest główny system komputerowy i jego poboczne urządzenia wspomagające. Można stąd zdalnie sterować wszystkimi funkcjami krypty. Czy to nie jest przypadkiem pomieszczenia nadzorcy krypty? Normalnie nadzorca urzędałoby w tym miejscu, ale krypta 13 została całkowicie zautomatyzowana. Po co? Co to znaczy, czy to nie dziwne? Nie znam całej historii, ale w pewnym momencie w krypcie wybuchł bunt. Nadzorca został albo zabity, albo obalony. Nie jestem tego do końca pewien. W każdym razie przywódcy buntu nie chcieli pokładać losu wszystkich ludzi w rękach kolejnego nadzorcy, więc zainstalowali komputer. Zapisy podają, że został on zakupiony od... jak oni się nazywali? A, już wiem, od Bractwa Stali. Czy mógłbyś powiedzieć mi coś więcej o tym bractwie? Nie, przykro mi, ale nie mam o nich żadnych informacji. To wszystko wydarzyło się wieki temu. Nigdy nie znalazłem żadnych odniesień do ich poza tym jednym. Jednakże tak jak już ja to rozumiem, bractwo było ugrupowaniem wojskowym, a na zachód stąd znajdują się ruiny czegoś, co wygląda na bazę wojskową. Być może są to pozostałości po nich. Rozumiem. Pozwól, zapytam cię o coś innego. Czy jesteś tu, bo tego chcesz? O tak, podoba mi się tutaj. Jak tylko się tu znalazłem i szczerze mówiąc nie, mam ochotę stąd odchodzić. Zawsze byłem samotnikiem i tęskniłem zbytnio za innymi ludźmi. Oczywiście bez obrazy. Nic nie szkodzi. Co chcesz wiedzieć? Co myślisz o wspólnej śmierci? No cóż, w pewnym sensie podziwiam je to, czym są i czym próbują się stać. Z drugiej strony boję się ich jak diabli. Chyba nigdy nie przyzwyczaję się do faktu, że one są tak samo inteligentne jak ja. No, przynajmniej niektóre z nich. Czy sądzisz, że stanowią zagrożenie ludzkiego społeczeństwa? O, jak najbardziej. Znacznie przewyższają nas fizycznie, a umysłowo nam dorównują. To czyni z nich całkiem duże zagrożenie, ale to się koniec końców sprowadzi do etyki i moralności. Na szczęście wydaje mi się, że one są dobrze rozwinięte pod tym względem. Ja wiem, co masz na myśli. Dobra, chyba sobie pójdę. Ta ciekawa akcja z tym komputerem, zobaczcie. Zapiszmy grę. 4, 2, 3, ale bez kropki. Tak, dobrze.
Oglądasz terminal, ale nie zauważasz niczego, co byłoby w oczywisty sposób niewłaściwe. Co teraz? Uderz go w ten wyjątkowy sposób. Gapisz się przez chwilę na konsolę, by zdecydować, w które miejsce będzie najlepiej uderzyć. Po otrzymaniu twojego najlepszego uderzenia z serii to powinno zadziałać. Monitor kilka razy rozbłyska, po czym stabilizuje się. Nie ma żadnego innego efektu. Co teraz? Kopnij go w to wyjątkowe miejsce. Ta szeroko znana metoda naprawcza powoduje dwa efekty. Po pierwsze, monitor przez kilka sekund wariuje, a potem stabilizuje się. Po drugie, słyszysz jeden z tych odgłosów omanego metalu, po czym kopnięta przez się płyta odpada na podłogę. Co teraz? Uruchom program diagnostyczny. Masz pewność, że w takim systemie powinien być dostępny zestaw procedur diagnostycznych. Jednakże wygląda na to, że wyjście klawiatury zostało unieczynione. Ten terminal przyjmuje tylko polecenia głosowe. Co teraz? Został już tylko zajrzeć do środka. Wygląda, przyglądając się uważnie tej całej masie kabli i układów scalonych, zauważasz, że system niewątpliwie padł ofiarą sabotażu. Jednej z płyt modułu rozpoznania głosu nie da się naprawić i musi zostać wymieniona. Teraz wszystko, co trzeba zrobić, to znaleźć odpowiednią część zamienną. A ja to mam. Ciekawe, załóżmy ten pancerz może. A, wiesz, rozpracować się łatwiej pracować. Instalujesz moduł w terminalu, system został naprawiony. Tak, tak. Witaj przybysz skrypty. Dla twojej wygody ten terminal Kryptechu został zmodyfikowany, by reagować na polecenie głosowe. Proszę podać komendę. Ciekawe. Ze środka odbywa się dźwięk klikania, wracania. Po kilku sekundach na monitorze pojawia się komunikat. Przepraszam, komenda niespoznana. Proszę podać komendę. Proszę mówić do mikrofonu czystym, wyraźnym głosem. Kryptech, przepraszam za niewygodę. Dziękuję. Przeprowadź diagnostykę. Proszę czekać, uruchamiam procedurę diagnostyczną. Kryptech docenia twoją cierpliwość. Dziękuję za czekanie. Procedura diagnostyczna zakończona. Wszystkie systemy działają prawidłowo. W końcu to Kryptech. Wróć. Przełącz na wprowadzenie komend przez klawiaturę. Przełączenie na tryb interfejsu manualnego. Interfejs manualny zainicjowany. Dla wygody innych po wylogowaniu ten terminal powróci do przejmowania komend głosowych. Proszę wprowadzić komendę. Szukaj czegoś interesującego. Przeszukując pliki, znajdujesz trzy, które mogą zawierać coś użytecznego. Przewodnik przeżycia mieszkańca krypty, wersja skrócona. Historia krypty 13, wpisy nadzorcy. Przewodnik przeżycia mieszkańca krypty, wersja skrócona. Nie mamy czasu? 3 minuty jeszcze, dwie właściwie. Witaj w krypcie 13, najnowsze dzieło kryptechu z serii produktów bezpieczeństwa publicznego. Najlepszy wybór schronów przeciwatomowych kryptech. Amerykańskie ostatnie słowo w budownictwie mieszkaniowym. Krypty, seria schronów, które poważnie powyżej gruntu były budowane tak, aby umożliwić życie po nuklearnej apokalipsie. Jest obowiązkiem każdego amerykańskiego obywatela, aby poznać i korzystać z umiejętności niezbędnych do wygodnego życia w krypcie. Najlepiej zacząć od opisu waszego nowego domu. Ważne statystyki krypty 13. Data rozpoczęcia budowy sierpień 2063. Data zakończenia budowy marzec 2069. 6 lat budowy. Budżet początkowy. Wow. No tak mało, nie? 400 milionów, tak? 6 zer, do tego powinno być. 3. Nie, to jest 900. 400 miliardów. Ożesz ty. Budżet końcowy wraz z odsetkami. No sporo. Liczba mieszkańców 1000 w normie. Czas trwania 10 lat w normie. Liczba kwater 100. Przy maksymalnym zasiedleniu zalecane sypialnie na zmiany. Grubość drzwi prawie 4 metry stali. Profycie ziemią. Wow! Ładnie. 3 miliony 200 tysięcy ton ziemi do głęboko
głębokości 60 metrów, komputerowy system kontroli, maszyna myśląca, główne źródło zasilania geotermalne, zapasowe źródło zasilania, reaktor, generator Atomics, zapotrzebowanie na energię 3,98 miliona kW dziennie? Wow. Posłużenie sprzęt budowlany, farmy, agrokulturalne, system oczyszczania wody z podziemnej rzeki, broń defensywna do wyposażenia 10 ludzi, łączność, pliki kulturalno-rozrywkowe na cały czas trwania. Dalej. Wow, to trochę to potrwa, ale teraz nie dokończył tego. Aby pomóc mieszkańcom krypty zachować wiedzę, wiedza jest niezwykle ważna, właściwie to może być najcenniejszą bronią w obliczu końca cywilizacji, więc uważajcie. Kryptech wybrał Robco Pip-Boya 2000 z Robco Indestructis na prywatny informacyjny procesor, jako najlepsze dla mieszkańców krypty. Pip-Boya 2000 właśnie. Robco Pip-Boya 2000 jest poręcznym urządzeniem noszonym na nadgarstku. Jest mały, szczególnie jak na dzisiejsze standardy, i będzie dla Ciebie przechowywał duże ilości danych oraz używa nowoczesnych, super ekskluzywnych grafik podczas startu. Po więcej informacji odsyłamy do instrukcji obsługi Pip-Boya. Kluczem do sukcesu w ponownej cywilizacji świata po globalnej zagładzie atomowej są ludzie. Tu w Kryptechu pracujemy, aby zapewnić naszym rodakom i rodaczkom możliwość przywrócenia Ameryki do życia. Wierzymy, że dobre nastawienie jest jednym z najlepszych dostępnych narzędzi. Jeżeli zdąży ci się napotkać mieszkańca krypty z gorszym niż pozytywnym nastawieniem, to zachęcamy do zgłoszenia tego nadzorcy krypty. I pamiętaj, kiedy krypta zostanie zamknięta, słowo nadzorcy jest prawem. Krypta 13 została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt służący przetrwaniu. Zapasy w pojemnikach magazynowych wystarczają na 10 lat dla 1000 osób mieszkających wygodnie i nowocześnie. Kiedy nadejdzie czas opuszczenia krypty i powrotu, aby odbudować Amerykę, twoi przyjaciele z Kryptechu zapewnią ci wszystko, co niezbędne w tym wyzwaniu. Dziękuję za poświęcenie czasu na czytanie przewodnika przeżycia mieszkańca krypty wersja skrócona. Tu w Kryptech wierzymy, że mieszkasz, że pokonasz nowe podziemne życie. Że pokochasz, przepraszam bardzo was. Historia krypty 13. Czytając od początku historię krypty 13, zdziwi cię brak jakichkolwiek powodu nieotwarcia krypty po 10 latach od Wielkiej Wojny. Jak to było oryginalnie planowane? Przeszukując naprzód, nie znajdujesz niczego interesującego, aż do roku 2161, gdzie psuje się jedyny w krypcie hydroprocesor oczyszczenia wody. Czujesz przypływ dumy, czytając, jak twój dziadek zostaje wybrany do wykonania tak poważnego, ważnego zadania opuszczenia krypty i znalezienia działającego hydroprocesora oczyszczenia wody. Jednak nieco dziwnie czyta się najbardziej czczoną plemienną historię w postaci krótkiej, zwyczajnej notki. Przeszukując dalej, czytasz o sukcesie swojego dziadka i w konsekwencji o jego wygnaniu oraz o tym, jak kilku innych mieszkańców krypty postanawia odejść z nim, zamiast zostać we względnie bezpiecznej krypcie. Odkrywasz również, że pozostali mieszkańcy krypty w końcu osądzili i stracili nadzorcę. Ostatni wpis jest z maja 2242. Wygląda na to, że po raz pierwszy krypta 13 otrzymała sygnał czysto. Źródło pozostaje nieznane. Po krótkiej debacie mieszkańcy krypty zdecydowali się otworzyć kryptę i zobaczyć, co na nich czeka na zewnątrz. Brak jakichkolwiek późniejszych wpisów mówiących o dalszych losach. To już było. To wpis na wzorze. Zobaczmy teraz. Będziemy potem kończyć już. Wymagana autoryzacja. Proszę wprowadzić hasło. Spróbuj się włamać. Po kilku długich minutach twojej technicznej magii udaje ci się włamać do wpisu nadzorcy. Okazuje się jednak, że wszystkie poza ostatnim zostały usunięte. Dobra, zobaczmy, co nadzorca miał do powiedzenia przy tej wpis. Stało się. Potraktuj się to jako moje ostatnie słowa, bo wątpię, że pożyję długo. O nie, lud krypty przemówił i wyrazili się wystarczająco jasno. Zadają mojej głowy.
Wiedziałem, że ten dzień nadejdzie, od kiedy on rozróżnił ich, dokonując niemożliwego. Oczywiście ratował życie nam wszystkim, a jednocześnie zrujnował wszystko. Niech będzie wiadome, że wygnanie naszego wielkiego bohatera nie sprawiło mi przyjemności, ale nie miałem wyboru. Jego podróż za bardzo go zmieniła. Był zbyt wielkim zagrożeniem dla projektu. Gdybym pozwolił mu zostać, mógł odkryć prawdziwy cel krypt i zagrozić projektowi, a nawet jeżeli nie, to mógł zainspirować innych do wyjścia, a to byłoby również szkodliwe. Po prostu musiał odejść. Nie było innego wyjścia. Nawet to nie wystarczyło. Obawiam się, że szkody są już poczynione. Pozwoliłem, żeby jego najbardziej gorliwi zwolennicy odeszli z nim, a później próbowałem ponownie narzucić swoją kontrolę tym, którzy pozostali, ale nie powiodło mi się. Byłem już skreślony. Trudno. Jedyną moją winą jest to, że całe swoje życie poświęciłem żądaniom naszego wspaniałego narodu. Żałuję jedynie, że Krypta 13 nie ukończy społecznego eksperymentu, kiedy się już nie pozbędą. Jestem przekonany, że opuszczę kryptę, oczywiście nie od razu. Zaszczepiłem w nich zbyt wiele strachu przed światem zewnętrznym, ale w końcu uda mi się przezwyciężyć strach. Nie sądzę, aby Krypta 13 pozostała zamknięta aż do roku 2277, jak wymaga tego eksperyment. Poznajesz historię Krypta 13 i dowiadujesz się o roli nadzorcy w eksperymentach krypt. Obawiam się, że zawiodłem jako nadzorca. Mam tylko nadzieję, że zostanie pozostałe publiczne krypty zaangażowane w problem zachowania społeczeństwa miały więcej szczęścia. Do moich zwierzchników, którzy wierzę, że kiedyś to przeczytają, zobaczcie i niech Bóg błogosławi Amerykę. Przyszukaj innych plików dotyczących programu zachowania społeczeństwa. Mimo poświęcenia godzin na przeszukiwanie archiwów, nie udało ci się znaleźć niczego więcej poza temat programu zachowania społeczeństwa. Rezygnując z dalszych poszukiwań, przysięgasz sobie nigdy więcej nie zmarnować tyle czasu na siedzenie przed ekranem komputera. Wyloguj. Dobra, i my też ludzika się blogujemy. Tylko oczywiście to mnie przy ten zapis. Jakby co? 4, 2, 4. Więc ludziska, wylogujemy się. Na razie.